You will stay for a whole weekend, in Wrocław? Yes. Can we invite you on a basketball game? We are basketball players. We are playing in WKS Śląsk Wrocław. Okay. And we just prepare special cookies for it, for the game, because our next opponent is in the name, like the name of this cookie, pierniki. Mm-hmm. And we just want to give you to try. I know that you are eating, but you can try also this one. Thank you. Just. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Is it tasty? You can try it. Please try it. We just prepare it for you. They are hard. They are actually really good. They are good. Okay, yeah. So we got like invitation for a Saturday game. We play at 2. It would be great if you will come, yeah. Or maybe your friends. Thank you. Słuchajcie, przygotowaliśmy pierniki. Naszym następnym przeciwnikiem są twarde pierniki z Torunia. Przygotowaliśmy pierniki, chcielibyśmy was poczęstować. Czy możecie skosztować, czy nie bardzo? Nie chcecie? Chcecie, skosztujcie. Własnymi rękoma robiliśmy. Dobra, Kuba, skosztuj, żeby nie było, że trujące, no. No spróbujcie, chociaż jednego. Dobra. To zjemy sobie na pół. Dobra, to zjedzcie na pół. Tymi rękoma były robione. O ja, jakie fajne. Proszę powiedzieć, czy twarde najpierw. Czy twarde są? Tak. Twarde? To trzeba je skruszyć w weekend. Dobra, to mamy dwie wyjściówki dla pań. I zapraszamy. Sobota, godzina 14. Dobra, dziękujemy. Miłego dnia, do widzenia. Gramy z piernikami z Torunia i częstujemy piernikami, które sami zrobiliśmy. Macie ochotę spróbować? Taki przerywnik do prasy. Tak, jeszcze od Wrocław. I chcielibyśmy, żeby najpierw państwo skosztowali pierniki. Naprawdę my robiliśmy, kolega może skosztować też, żeby nie było, że trujące. Żeby nie było trujące. Nie no, spokojnie. Śmiało, śmiało, śmiało. Proszę powiedzieć, czy twarde? Z twardymi piernikami Torunia. Naprawdę. Mam kumpla z Torunia, muszę powiedzieć, że to mu stary. To dobra, tu mamy dla was dwie wejściówki na sobotni mecz. Jeżeli nie wykorzystacie, to przekażcie znajomym. Tu dla pana. Dla pana, proszę spróbować twardego piernika. A, to powiedzieć, czy twardy. To przed weekendem. I powiedzieć, czy twardy, czy nie, czy miękki. Czy da się skruszyć, czy nie? Pewnie, że da skruszyć. Pewnie, że się da skruszyć. We got like two basketball players. We got basketball players who play in the club. Game. We just make this and we want to invite you for a game, basketball game. Oh, that's really cool. We got tickets for you. Yeah, 2 tickets for you Saturday. I'm really sorry, we have to move. You don't want to go. Alright, but just try it. Sure. You don't want to try it? Try it, we just prepare it for you. I'll try one, thank you. And it should be tasty. That's really good. Thank you, guys. To jest obowiązkowo, własnymi rękoma robiliśmy, piekliśmy, wszystko. Proszę powiedzieć, czy twarde? Ja też sobie jednego należy mi. Takie pół na pół. Pół na pół. I oby takie pół na pół były na weekend. Tak. Słuchajcie, to chcieliśmy was zaprosić na sobotę, na 14. Dziękujemy. Dziękujemy. Mamy bilety. No to proszę dać bilety. Przekażemy, bo my chodzimy na każdy. Na każdym byliśmy. Super. I gdzieś tam my studiujemy w tygodniu i w weekendy pracujemy, ale gdzieś tam zawsze próbujemy to tak przełożyć, żeby na tym meczu. No to super, to na 14 się widzimy i razem kruszymy twarde pierniki. Tak. Do zobaczenia. Super. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.